Witam wszystkich entuzjastów gier strategicznych i nie tylko. Mam zamiar zaprosić Was na nową serię, dość nietypową serię. Serię, która pokazuje historię bardzo znanej gry. Jaka to gra? No cóż, myślę, że w tym momencie nie ma bardziej aktualnej gry strategicznej niż Cywilizacja. Tak, chcę zrobić specjalną serię z każdą grą w serii, zaczynając oczywiście od jedynki. Każdy film to takie wprowadzenie do gry. Pokażę Wam, jak te poprzednie gry wyglądały, jak się w nie grało, jaki zamysł miały i tak dalej, i tak dalej. Każda gra będzie miała mały challenge, to znaczy będę chciał w jak najkrótszym czasie postawić 3 miasta. Potem zobaczymy, w której cywce udało się to zrobić najwcześniej. I to tyle tytułem wstępu. Możemy zaczynać z pierwszą częścią tej fascynującej serii. Zapraszam. Przejdźmy więc do Cywilizacji 1. To co widzimy to ekran startowy. Oczywiście po angielsku, były też wersje w innych językach, ale oczywiście nie po polsku. Parę słów może jeszcze do samej gry Cywilizacja 1. Ona powstała, bo wydana została w roku 1991, czyli już dość dawno temu. Wydana została na początku na DOS-a. Jeżeli ktoś pierwszy raz słyszy, co to jest, to był system operacyjny Microsoftowy, ten przed Windowsem, taki tekstowy, wydawał się komendy na klawiaturze. Ale później wyszedł też na inne mikrokomputery, jak Amiga, Atari ST, Macintosh, Super NES, Sony PlayStation i Sega Saturn. Także oczywiście później. Ta gra zapoczątkowała erę gier 4X. To była w zasadzie pierwsza gra, która działała na zasadzie 4X, czyli Explore, Expand, Exploit, Exterminate. Grafikę miała jak na tamte czasy normalną, czyli 256 kolorów, rozdzielczość 640x480, to była tak zwana VGA rozdzielczość. Gra bazowała na wersji planszowej Cywilizacji z roku 1980. Także w zasadzie 10 lat przed powstaniem Cywilizacji komputerowej była już gra planszowa. Jak na tamte czasy była to bardzo innowacyjna gra, ale MicroProse, który jest producentem i wydawcą tej gry, słynął w tamtym czasie właśnie z innowacyjnych gier. Twórcą gry, tego jeszcze nie powiedziałem, twórcą gry, tym głównym jest Sid Meier, a zrobił to razem z Bruce'em Shelley'em. Oczywiście mieli tam pewnie jeszcze kilku innych ludzi, którzy im w tym pomagali, ale Sid Meier został później ikoną tej całej serii i jego imię i nazwisko jest podawane zawsze w związku z Cywilizacją. Ok, przejdźmy w takim razie do samej gry. Zróbmy Start a New Game. Można było sobie oczywiście wybrać już wtedy trudność. W całej serii gramy na ustawieniach na Prince, znaczy nie na ustawieniach średnich. A zrobimy sobie tutaj 7 cywilizacji. I jako nację wybierzemy taką, która jest w każdej części cywilizacji. To są Grecy i Aleksander. Także weźmiemy sobie Aleksandra jako przywódcę. Tu jest napisane, co już mamy od razu jako technologię. Także technologie oczywiście były i mamy irygację, mamy kopalnie, mamy... No i mamy naszego settlersa. Jak to wtedy wyglądało? W zasadzie trzeba powiedzieć, że podobnie do
cywilizacji, które były później, po tej jedynce. Także to, że zaczynamy osadnikiem, jest w każdej cywilizacji tak samo. Także tutaj nie ma różnicy. Weźmiemy sobie, przejdziemy tym osadnikiem. Tutaj jest jedno dobre miejsce, ponieważ tu jest tak zwany shield, czyli tarcza. Za to ma się dodatkową produkcję. Ale możemy przejść o jeden kawałek dalej i zobaczyć, jak to tutaj wygląda. No nie jest to takie super fajne miejsce. Nie jest takie super fajne miejsce, ale wydaje mi się, że za daleko nie będziemy chodzić. Wybudujemy. W każdej cywilizacji naciskanie B buduje miasto. Będą to Ateny. Tutaj była taka zawsze animacja. Tak wyglądają pierwsze Ateny. Też było widać, jak to miasto się rozwija. Teraz widać tylko tam parę domków. Później, jeżeli będziemy tam budować jakieś inne rzeczy, będzie też widoczne. I tutaj jest ekran tego miasta. No i cóż, tak jak mówię, tutaj nam wybrał komputer to miejsce. Tutaj też jest tak, jak to jest w każdej cywilizacji do tej pory. Siódemka się z tego wyłamie po raz pierwszy, że przydziela się robotników na odpowiednie pola. Tego już nie będzie w siódemce. Także weźmiemy sobie tutaj na to. O, tu będzie problem ze wzrostem. O, widzę. No nic, będziemy kombinować. Będziemy kombinować. Także tak, cel nasz jest zrobienie miast. Na początku zrobimy sobie milicję, bo tutaj obrona jest ważna. Miasta nie mają własnej obrony, trzeba tą obronę wybudować. Także teraz będziemy klikać. Tutaj jest tak to zrobione w tej jedynce, że no niewiele się dzieje przez pierwsze tury, dopóki nam on tutaj nie wyrośnie. Jest, mamy go. No ale to będzie dopiero pierwszy. Miasto wzrosło do 2, to jest dobrze. Zróbmy sobie jeszcze jedną milicję, niech ona sobie chodzi. Zobaczmy jeszcze tylko, które pole zostało wybrane. No, to jest jedyne takie rozsądne pole, że tak powiem. Produkcji mamy mało, trzeba przyznać. Dlatego się to wszystko powoli buduje. No i teraz nim przejdziemy sobie tutaj. Tutaj nie ma żadnych wzgórz, które by nam mogły pomóc. Tak, bardzo słabe miejsce na start. Także tutaj raczej nie pobijemy rekordu szybkości budowania miast. Zrobimy sobie tutaj settlersa. I tym settlersem, ponieważ mamy mining, to najprawdopodobniej możemy to pole troszkę poprawić. Zaraz to zrobimy. I te pola się poprawia osadnikami. Tutaj nam się udało coś osiągnąć. Taki ekran podobno będzie w Civ 7, z tego co ja tak zrozumiałem. Tu można sobie wybrać, co chcemy i w jakim stylu. Załóżmy, zrobimy taki grecki styl. Gramy Grekami, także pasuje. Ok. Tutaj dopiero górki są. Tu jest fajne miejsce. Możemy już sobie zobaczyć, gdzie byśmy mogli zrobić drugie miasto. Tu są ryby. Tu już nasze miasto wzrosło do 3. Jeżeli chodzi o żywność, to wygląda całkiem dobrze. Tutaj będziemy mieć naszego settlera.
Raz, dwa. O, i od razu poznaliśmy, spotkaliśmy Moskwę. I możemy z nimi sobie pogadać. Will you receive him? Yes. Dobra. No, i tutaj mamy Stalina. Teraz by to było politycznie niezbyt dobre. Także wysyłają nam życzenia. Nie wiem, czy tu możemy coś już wybrać. Zauważyć, że jesteśmy prymitywną cywilizacją, która nie wynalazła bronze working. Okej, okay, zamienimy się. I oni wzięli tą ceremonię pogrzebową. No i tutaj jest oczywiście od razu informacja o tym, co to wszystko robi. I akceptujemy pokój, tak. You respond, welcome, peace. Tak. Chcemy mieć pokój na razie z nimi, bo tutaj nie ma innej, nie ma innej opcji. Jedna opcja jest taka, żebyśmy tutaj coś mogli postawić, następne miasto. O, tu już chodzą. Nie możemy zobaczyć. Także tak to wygląda, moi mili. O, i tu już mają tak zwanego Falnaksa. I mnie tutaj gonią. Nie mogę się ruszyć, bo jestem w ich strefie. Zobaczmy, kiedy tutaj ten będzie. Można to kupić też. Ile mamy kasy? Zobaczmy. Mamy 20... Mamy 38. Możemy kupić. Kupmy go, to będzie szybciej. Także tutaj poczekajmy. Trzy miasta. Jedno tu. Drugie... Tu też są... tu też są rybki. Tak, ruszyć się nie możemy. Dobra, to następną turę musimy chyba zrobić enterem. Pytanie, albo możemy go tu sfortyfikować. Tamci też mamy zrobionego tutaj osadnika i możemy też Falnaksa. Wydaje mi się, że byłoby to dobre rozwiązanie. Niestety produkcja nasza jest tutaj średnia. Tym settlerem musimy mimo wszystko szybko założyć drugie miasto. Z tego powodu, że zobaczcie, trzecia jednostka już zabiera żywność i produkcję. Często produkujemy tylko z siłą, że tak powiem, jednej tarczy, a to nie jest dużo. Także mi się wydaje, że tu postawimy sobie. No, nie można się poruszać tak, jak to jest we wszystkich współczesnych grach, o kilka pól. Trzeba po kolei, po kawałku. I tu zrobimy, wybudujemy Spartę. Także mamy drugie miasto. I może nam się uda zrobić trzecie. Ale najpierw, tak jak mówię, musimy troszeczkę mieć siły militarnej. Tutaj też bym od razu budował Falnaksa, ponieważ on jest dobrą jednostką obronną. Tutaj są też nasi mieszkańcy zaznaczeni. Jest też populacja zaznaczona. Tu jest ilość żywności, którą zbieramy. Możemy to zobaczyć w Atenach lepiej. Jeżeli jest spichlerz, to wystarczy tylko połowa żywności, żeby awansować o jedną populację. Na razie nie mamy spichlerza, także nie ma się co tutaj przejmować. Ten jest tutaj produkowany. Dobrze, już widzicie, nie należy do tego miasta, bo się odłączył i założył swoje miasto. Także jedziemy dalej tutaj.
Patrzmy, ten niech się buduje. Jeszcze dwie tury. Te tury tu idą bardzo szybko. O! I mamy tutaj quiz. Quiz oznacza, że to jest zabezpieczenie przed piractwem. To poszukamy to. Wybieramy matematykę i filozofię. I mamy congratulation. Ok, super. Jeżeli byśmy nie mieli informacji na ten temat, a to się znajduje tylko w tym manualu, który mamy, to wtedy tracimy wszystkie jednostki w całej grze. Także w zasadzie można zacząć grać od początku. Dobra, tutaj mamy tego Falnaxa. Jeszcze nie mamy. Ale możemy go... Nie musimy. Kupimy, nie będziemy go kupować, zbieramy kasę. Falnaxem sobie przejdziemy tutaj powoli. Ok. Zrobimy fortyfikację. Mamy już ich tutaj dwóch, to jest dobrze. I możemy wybrać sobie technologię. Tutaj technologie mają swoje drzewko technologiczne, ale ono nie jest widoczne w grze samej. Także ten, kto ma podręcznik do tej gry, wtedy może sobie to zobaczyć. A w samej grze tego nie ma. Także my tutaj troszkę tak w ciemno musimy wybierać sobie technologię. Wydaje mi się, że pottery by było dobre. I tutaj już włączymy sobie naszego settlera za 16 tur. I ważne jest to, że jeżeli się coś już buduje, można to w każdej chwili zmienić. Te wybudowane już tarczki zostają. Także tutaj nie ma problemu. Nawet z cudami świata tak jest, że można sobie budować i w każdej chwili zmieniać. Tak jest w CIV 1. Także zrobimy sobie to. Niech to się tworzy. Mamy rok 2760 przed naszą erą. Czy możemy go kupić? Możemy już go kupić. Kupmy sobie. Nasze fundusze są niskie. Budujemy settlersa. Dobrze. Możemy wybudować tutaj jeszcze. Można wybudować oczywiście świątynię też. Można kolosus. To jest właśnie cud świata. Także cud świata też już były. Bardzo dużo rzeczy tutaj było od samego początku. Jeszcze pokażę też zaraz jeszcze jedną rzecz. Zróbmy tu jeszcze jednego Falnaxa. Tak na wszelki wypadek. I zróbmy tutaj kolejne miasto. Tu jest ich już trzech aż. Troszkę sporo. Zróbmy tutaj w takim razie... A niech będzie settlers. To będziemy nim poprawiać nasze heksy. Nie heksy, o właśnie, nie mówiłem o heksach. Tu nie ma heksów, tutaj są kwadraty. Kwadraty były aż do cywilizacji 4, dopiero w cywilizacji 5 wprowadzili heksy. Heksagony. Zróbmy tutaj fortyfikację. I wish to speak with you. Chcą rozmawiać ze mną. Ok. Możemy z nim porozmawiać. Ze Stalinem. No tak, welcome peace. Ok. Byli trochę zaniepokojeni tym, że mamy taką mocną armię. Zrobimy, wybudujemy. To będzie Korynt. I w roku 2660 zbudowaliśmy trzecie miasto. Także to sobie będziemy porównywać z innymi cywilizacjami. To jest CIV 2, 3, 4, 5 i 6. Jak szybko można wybudować trzy miasta. No tutaj może to nie było mega szybko, ale tu nie musimy się też spieszyć. To nie jest gra na spieszenie się, tylko na pokazywanie. Tutaj zrobimy
No, budujemy tutaj tempel, czyli świątynię. I przejdziemy tutaj jednym naszym balnaksem w tym kierunku. No, i wymyśliliśmy garncarstwo i możemy w tym momencie budować spichlerz. I to jest bardzo ważna rzecz, jeżeli chodzi o rozwój miast. Alfabet to też typowa rzecz, którą powinno się na początku wymyślać. Zrobimy fortyfikację. Jeszcze chcę pokazać jedną rzecz. Tutaj ustawiało się w tej grze podatki, na co mają iść. Czy mają iść na naukę, czy na pieniądze, czy na wpływy pieniężne. I też taki luksusowy podatek, czy na naukę, czy na luksusy. Także te dwie rzeczy tutaj były do wyboru. Można było robić rewolucję, jeżeli się chciało zmienić ustrój. Wszystkie rozkazy można było tutaj przez te orders robić. Poza tym to już znamy. Jakie są nasze miasta. Poza tym były na przykład 5 największych miast. Można zobaczyć, niestety nasze miasto tutaj nie jest. No, mają tylko 3, także nie są takie wielkie. Poza tym jest punktacja nasza. Poza tym jest world map. Czyli widzimy mniej więcej, gdzie jesteśmy. Poza tym mamy demografię. To też było w wielu piwkach. W piątce to troszkę ograniczyli, a w szóstce jest w zasadzie niedostępne. Dopiero przez mody dodawali te rzeczy. Tu można było zobaczyć, na którym miejscu jesteśmy pod względem czego, jeżeli chodzi o populację, produkcję i tak dalej. Także można sobie było zobaczyć mniej więcej, gdzie się jest, w jakim momencie występujemy. Okej, dobra. Zrobiliśmy nasz cel, założyliśmy 3 miasta, zobaczyliśmy, jeszcze tylko nie walczyliśmy. Także może zrobimy jeszcze jeden element walki i zaatakujemy Rosjan. Weźmiemy tego tutaj łatwiejszego. I teraz powiem, jak działa walka w Civ 1. W Civ 1 działa to na takiej zasadzie, że każda jednostka ma swoją siłę. Można to sobie zobaczyć na przykład tutaj, że taka milicja ma siłę 1, obronę 1 i to jest bodajże ruch 1. Falnax ma atak 1, obronę 2 i ruch 1. Dlatego tak to wygląda. Teraz wyjdziemy sobie stąd. Także one są równe sobie i tutaj jest w zasadzie losowane. Jest, nie ma ani hit pointsów, nie ma ani, znaczy jest awans. Awans z tego co pamiętam był. Można awansować jednostki na weterana, ale jest tylko jeden awans. I zaatakujmy. Break treaty, zerwiemy wszystkie umowy i niestety przegraliśmy, tak jak tutaj widzimy. Także na takiej zasadzie działa też bitwa. Nie można tutaj, że tak powiem, kalkulować, jak ma się pecha, to niestety jest tak, jak jest. Możliwe, że ta milicja przeciwnika była zafortyfikowana, a fortyfikacja też zwiększa obronę, dlatego nasza milicja miała tam mniejsze szanse. Dobrze. To tyle, jeżeli chodzi o samą cywilizację 1. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym będziemy grali w Cywilizację 2 i też postaramy się w jak najkrótszym czasie postawić 3 miasta, może troszeczkę powalczyć, może troszeczkę powymyślać. Chodzi tylko o to, żeby zobaczyć, jak to graficznie wygląda, jakie są zasady mniej więcej, jak miasta wyglądają i tak dalej, i tak dalej. Także dziękuję Wam za uwagę, cześć, ciao, pozdrawiam i pa, pa.